co wy o tym myślicie? Czy chcielibyście, żeby tu na tych testowych poletkach żywego katalogu róż można było na żywo zobaczyć więcej odmian ukasza? Jak to u ciebie wygląda, to podejmowanie decyzji, że coś odrzucamy? Nie biorę jeńców. Nie biorę jeńców. Słuchajcie, to był pierwszy odcinek z Łukaszem. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich rozmów o hodowli albo prezentacji, osobistej prezentacji jego odmian. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie w ten pochmurny i mokry letni poranek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o polskich odmianach róż. Wiem, że wiele osób jest bardzo zainteresowanym tym, żeby tych polskich odmian było na rynku jak najwięcej. Wiele odmian już stało się znanych. Wspomnienie lata, Iwona, Królowa Warszawy. I dzisiaj jest najlepszy czas na to, żeby porozmawiać sobie o tym, w jakim kierunku zmierza polska hodowla róż, kiedy będą pojawiać się następne odmiany i jak w przyszłości może wyglądać rynek polskich odmian. Żeby o tym porozmawiać, najlepiej rozmawiać z kimś, kto najmocniej siedzi w temacie polskich odmian róż. I mam dla was dzisiaj bardzo ciekawego gościa, z którym właśnie na ten temat porozmawiamy. Nie wiem, czy poznajecie. Cześć. Łukasz Rojewski. Cześć, Grzesiu. Najbardziej znany polski hodowca róż. I dzisiaj właśnie z Łukaszem porozmawiamy sobie o polskich odmianach. Bardzo mi miło. Na początek chciałem, żebyś, Łukasz, powiedział parę słów o sobie. Skąd wzięła się twoja pasja do róż i kiedy tak naprawdę zacząłeś krzyżować? Kiedy pierwsze krzyżówki zrobiłeś? Jak to się zaczęło? Miałem 19 lat, byłem we Francji i to były okolice Lyonu, czyli wylęgarnia hodowców 150 lat temu. I tam w tych małych wioseczkach cały czas te róże żyją. One są obecne na murach. Można spotkać takie olbrzymie konary praktycznie jak noga wielkości małego drzewa. No i przechadzając się w tamtych okolicach, zobaczyłem coś, co wydawało mi się, że jest różą. Taka malutka, miała malutkie kwiaty wielkości paznokcia i one otwierały się w dwa sposoby. Jak były w pąku, to wyglądały bardzo poukładanie, a jak były w pełnym otwarciu, to znowu w takim olbrzymim bałaganie. I to tworzyło taki fajny dysonans, kwitła idealnie, tworzyła taką chmurkę, przewieszało się to przez taki mały murek. No i następnego dnia pomyślałem sobie, a chciałbym zobaczyć jeszcze raz tą różę. No i wróciłem się do niej i jak już wróciłem się do niej, to pomyślałem, a jak masz na imię? No jak już wiadomo, w tą stronę idzie, to potem już tylko człowiek głębiej się wciąga w temat. Tam zrobiłem swoją pierwszą krzyżówkę, już się zainteresowałem. Wtedy? Tak, ściągnąłem sobie książki, pierwsze zapylenie krzyżowe, ale nie zebrałem nasion, bo zmieniła mi się idea życia, bo ja wówczas miałem zostać mnichem we wspólnocie, w której byłem, nazywała się Teze, braci Teze koło Lyonu. No ale zmieniłem pomysł na życie i nie zebrałem owoców wówczas już. I musiał minąć długi okres czasu, kiedy już ustabilizowałem się, wybudowałem dom i mogłem wrócić do tego, co myślałem, że to będzie bardzo fajna przygoda. Czyli te krzyżówki, które już, jak gdyby, których efekty częściowo już na rynku są widoczne, to one się zaczęły kiedy? Które to były lata? To było dokładnie 14 lat temu, Grzesiek. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę te 10 lat to jest minimum, żeby uzyskać jakiś efekt z hodowli, z obserwacji, ale to doskonale my wiemy, że to, jeżeli pojawia się nowa odmiana, coś, co nawet jest atrakcyjnego, dzisiaj nam, w tym roku wydaje nam się fajna, a w następnym roku już coś będzie miała, jakieś mankamenty, stąd ten długi czas obserwacji jest konieczny, ważne jest, żeby zmieniać pola, na których się ją obserwuje, sprawdzać, jak się zachowuje w doniczce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest proces. Zwróćcie uwagę to, co powiedział Łukasz o tej historii sprzed wielu, wielu lat z Francji, spod Lyonu. Ja uważam, możesz się z tym nie zgodzić, ale ja uważam, że ciąg dalszy tej historii jest cały czas obecny w twoich różach. My jesteśmy troszeczkę z innej bajki. Łukasz bardzo mocno
w swoich planach hodowlanych wykorzystujesz francuskie róże. Mało tego, to co mówiłem o tych drobnych kwiatach, ta tęsknota twoja za właśnie takim rodzajem piękna, wyrażonym w tych drobnych kwiatach, wydaje mi się, że jest obecna w tym, co wychodzi spod twojej ręki. Ja z kolei jestem trochę inna bajka. Ja bardziej koncentruję się na niemieckich hodowcach, te takie mocne czołgi, że tak powiem, różane. I to jest ta różnica. Delikatność francuska i solidność niemiecka, ADR-y i tak dalej. Ciekawe, jak w przyszłości, czy uda się połączyć te dwa światy. Ja myślę, że to się nie kłóci. Bo to, jeżeli chodzi o, jak mówisz, o solidności róży, bo tak dobrze zrozumiałem, tak? Oprócz tego, że dwie rzeczy chyba sobie cenisz, czyli wielkość kwiatu, jak gdyby, czy wielkość krzewu, tak? Jak gdyby. Wigor ogólny. Wigor. I zdrowotność, która za tym idzie, nie? W tych małych kwiatuszkach jest to samo, nie, absolutnie. Zdrowotność jak najbardziej, dlatego że dziedziczą bardzo dużo po tych różach blisko, którymi są spokrewnione, czyli po multiflorze i po róży mchowej. Nie mchowej, Boże, moszata, czyli mieszańce piżmowej. Tak, po multiflorze i po piżmowej. Ale nie tylko, bo dochodzą też nowe róże blisko gatunkowe albo blisko spokrewnione, które pojawiają się w tych małych kwiatach. No i właśnie płynnie przeszliśmy do tematu, można powiedzieć, jakiejś takiej strategii hodowlanej, bo z tego, co mówisz, to w swoich programach hodowlanych właśnie jak ewoluuje twój pomysł na programy hodowlane, na rośliny, które w tych programach się pojawiają, na rodziców? Jak to, od czego do czego? Jakie pomysły były na początku, jak to teraz wygląda? Nie wiem, czy państwo wiecie, ale zaczynałem z pomysłem dość szalonym, żeby wyhodować odmiany, które będą znakomicie wytrzymywały nasze trudne warunki zimowe. Bo tak jak mówiłeś o tych bardzo starych okazach pod Lyonem, miałem powiedzieć, że klimat im tam sprzyja po prostu. U nas teraz mamy taki klimat, że przez ostatnie, nie wiem, 10-15 lat jakichś takich bardzo ostrych zim nie było, ale ja pamiętam takie zimy, że nawet róże pnące co 3 lata przemarzały do kopczyka, do śniegu, nie? I to właśnie była główna motywacja. Przede wszystkim róże pnące czy róże krzewiaste, bo jeszcze jeżeli to jest róża rabatowa, ona ucierpi nawet mocno, ale jest kopczykowana i ta dolna część pozostaje nietknięta, no to wiadomo, że się ją tnie, tak? Ona nawet czasami i lepiej wygląda z tych młodych przyrostów. Natomiast jeżeli mamy takie cudo pnące, na które czekaliśmy 3-4 lata i przychodzi ta zima i zabiera je w całości, no to teraz tak, musimy czekać kolejne 3-4 lata i modlić się, żeby w międzyczasie nie przyszła gorsza zima. Tak ładnie. Mówię, o nie, tak nie będzie. Kanadyjczycy zrobili dobre kroki. W 50. latach ubiegłego stulecia pojawiły się odmiany tych serii kanadyjskich, zresztą znakomite, ale one nie chwytają jakoś za serce. Mało tego, wydaje mi się, że to twoje obserwacje mogą być inne, ale wydaje mi się, że temat mrozoodporności jest bardzo trudny, dlatego że o tym, czy roślina zmarznie, czy nie zmarznie, decyduje nie tylko ta, jak nisko nam zejdzie słupek rtęci w czasie zimy, ale też kiedy to się stanie, jaka pogoda była przed tym okresem, jaka pogoda była nawet we wrześniu i w październiku, a mróz może przyjść w lutym. I tak strasznie dużo zmiennych jest, które... Dlatego nie mówię mrozoodporność, tylko zimotrwałość. No właśnie. To są właśnie wszystkie złożone warunki. To jest też właśnie sytuacja, w jakiej róża wchodzi w ten okres spoczynku. Jaka była jej kondycja wcześniej, jakie były te przyrosty. Jaka była jesień na przykład. No właśnie. Bo jeżeli jesień jest taka, że nie... Co sprawia, że róża wchodzi w spoczynek? To jest temperatura i światło tak naprawdę. Jeżeli te sygnały, a róże dzisiaj, mieszańce, które mamy w ogrodach, bardzo różnie odbierają te sygnały. Niektóre po prostu potrzebują więcej czasu, żeby je przeczytać i wejść w ten sen. Ale jesień czasami na to nie pozwala. I ta roślina kompletnie nie jest gotowa na tą sytuację, która za chwilę nastąpi. I tam
te mrozy to już tam pal 6, ale te przesuszające zimne wiatry, prawda, czy długotrwałe wiatry też fatalnie działają na róże. Myślę, że nawet gorzej niż te mrozy. A żeby nie ciągnąć tego tematu, żeby nie uciekać po prostu od meritum, bo skupiliśmy się na tym, że ten pierwszym jak gdyby fokusem, w którym się kierowałeś, to było otrzymanie roślin zimotrwałych, tak? I przyszły i nagle zmiana klimatu właściwie naoczna nastąpiła. Nawet nie mogłem robić audytów pozimowych, więc wysyłałem te róże do Islandii, na Islandię i do Szwecji. Temat zamknął się w tej chwili 14 odmianami. Są to głównie mieszańce Alba, które pochodzą ich matką. Czy możesz wymienić jakieś bardziej znane na rynku odmiany z tych 14? Pnąca Winterfell na pewno jest godna uwagi. Jest to mieszaniec róży Cordesii, czyli róży chyba jednej z najciekawszych siewek ubiegłego stulecia. Z Kanadyjką jest to róża pnąca, która dorasta do około 3 metrów, o dość dużych kwiatach, średnicy 12 cm, pełniowatych, cudownym zapachu i niezłym wigorze, bo jak kończy kwitnąć, to już ma nowe przerosty. Także Winterfell na pewno. Polonika jako róża krzewiasta, miałem dużo szczęścia, jak uzyskałem tą krzyżówkę, bo już w pierwszym pokoleniu przy krzyżówce Morden Blush z Rose de Resht otrzymałem siewkę, która jedna z siewek powtarzała kwitnienie, no to musiałem ją zachować. I była protoplastą dla później na przykład leśnych ludzi. No a interesuje mnie na przykład jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli tak mocno koncentrowałeś się na zimotrwałości i ten dobór rodziców był taki, jak mówisz, to jak w tym wszystkim wypadła odporność liści na choroby grzybowe? W tych 14 odmian, które finalnie z tego wyszły? To bardzo dobre pytanie i rzeczywiście używałem też oprócz tych róż, używając róż gatunkowych albo zbliżonych do gatunkowych, bo albie nie można powiedzieć, że jest różą gatunkową, spodziewamy się nie wiadomo jakiej odporności na choroby grzybowe. No bo skoro tyle lat to sobie radzi samo. Nie jest w ten sposób, no. Absolutnie nie. Również jak popatrzymy na dzieła Geschwinda, tak, no to wszystkie właściwie jego róże, większość jego róż może tak, zaraz po pierwszym kwitnieniu gubi bardzo dużo liści, jest porażana. I no niestety te cechy są w dużej mierze przekazywane dalej. To nie jest tak, że one po prostu gdzieś tam znikną. Także dochodzi kolejny faktor, oprócz tej zimotrwałości, czyli cechy, której nie widzimy naocznie, tak, którą trzeba testować. Długo i... Tak. I dochodzi ten faktor jeszcze, że chcemy, dzisiejsze róże muszą być zupełnie różne od tych, które jeszcze powiedzmy sobie były w latach 80. One muszą stawiać opór chorobom grzybowym. Więc no, tych czynników jest bardzo dużo. Stąd taki długi okres czasu mi to zajęło, żeby te róże wyselekcjonować, które są. One mają, ich odporność grzybowa jest zadowalająca. Zadowalająca, okej. Dobra, czyli mamy zamknięty temat róż zimotrwałych. I ty je zamknąłeś w takiej serii Heavy Beauty Roses. Heavy Beauty Roses. Okej. I jaki był dalsza ewolucja twoich planów hodowlanych? Poszukiwania koloru tak zwanego niebieskiego, czyli tak naprawdę to chodzi o wariacje fioletowe, to z pewnością. Z pewnością też róże, które znakomicie sprawdzają się do miast i róże, które dają dużo pożytku dla owadów. I to różnej wielkości, różnej średnicy kwiaty, żeby miały i malutkie, i takie większe. I między innymi przykładem takiej róży, która znakomicie przyciąga te owady zapalające, jest Iwona. Stoimy akurat przy Iwonie. To powiedz coś więcej o Iwonie. Jeszcze tylko zanim zaczniemy mówić o Iwonie, to czy ten punkt widzenia na kierunek hodowli, który teraz zarysowałeś, to jest ten, który obecnie trwa i te cele, które sobie postawiłeś, one cały czas są istotne i to wszystko, co teraz się dzieje, te krzyżówki, które robisz, są podyktowane tymi właśnie celami? Czy jeszcze coś się zaczęło zmieniać? Dochodzą, cały czas to ewoluuje. No wiadomo, że zmienia nam się klimat. Teraz chcemy mieć róże, które będą odporne na suszę, tak? Albo przynajmniej częściowo odporne na suszę, czyli będą w stanie przetrwać no, kilka tygodni bez podlewania. I tak między innymi Iwona jest taką różą, która sobie znakomicie radzi. To znaczy się, że co ja bardzo lubię w tej odmianie, to jest ta żywo-zieloność liści. Wyglądałem trochę jak sałatka,
jak sałata. Jesteśmy teraz po fatalnej nocy, w której lało i wiele tych kwiatów już traci swoją dekoracyjność, ale to, co dla mnie i w Iwonie się podoba najbardziej, jak gdyby, to jak rzucamy na nią oko, pierwsze wrażenie jest, ja odbieram, pierwsze wrażenie, ja bym miał to nazwać jednym słowem, to jest świeżość. Ach, super. Świeżość, tak, świeżość, ja tak świeżość. Samo. Bo decydują o tym i liście, właśnie kolor, odcień koloru tego zielonego, taki fajny, i decyduje o tym też kolor kwiatu, który się oczywiście zmienia, ale ma w sobie taką delikatną pistację, jak gdyby. Ta nutka pistacjowa kojarzy mi się strasznie bardzo z taką świeżością, nie? Ale dobra, mówimy, że powiedziałeś, że kierujesz się w kierunku róż odpornych na suszę, odpornych na choroby grzybowe, przyjaznych owadom, tak, i takie, które świetnie sprawdzą się w miastach, nie? Właśnie jedną z takich odmian jest Iwona. A powiedz coś więcej o Iwonie, bo możesz się pochwalić dużymi sukcesami. Opowiadaj. Udało się. Dwa tygodnie temu Iwona została nagrodzona Złotą Różą w belgijskim Kortrijk. Pokonała ponad 200 konkurentów. Nie wiem, czy wiesz, jak te zawody się odbywają. Są kategorie: róża krzewiasta, okrywowa. I w każdej kategorii przyznawana jest nagroda. Jest pudło, tak jest. Ale konkurs wygrywa ta, która zdobędzie najwięcej punktów. I wtedy dostaje złotą różę. I właśnie Iwona została tak w ten sposób wyróżniona. Czyli spośród wszystkich kategorii, wszystkich róż testowanych we wszystkich kategoriach, najwięcej punktów zdobyła Iwona. Tak jest, tak jest. No to super wyróżnienie. I to wcale nie był łatwy rok, rzeczywiście, bo tam w okolicach Beneluxu i Paryża, Belgii... Susza. Było strasznie sucho. Także Iwona fajnie się wykazywała do samego końca, rzucała tym kwiatem. Ona ma też bardzo ciekawą jedną cechę, mianowicie kwitnie i na starym, i na nowym drewnie, czyli to jest taka róża trochę bezobsługowa, bo wcale nie trzeba jej ciąć. Można to zrobić co 3-4 lata, wyciąć tylko najstarsze pędy. A ona świetnie się odnawia. Ja mówię, że jest taką perpetuą, bo jak każde róże zazwyczaj mają jakiś spoczynek. No ona będzie tak pykała tym kwiatuszkiem. Zawsze tam coś tam rzuci. Oczywiście to pierwsze uderzenie jest genialne. Ale ja naprawdę preferuję, żeby ją zostawiać. Tutaj stoimy przy roślinach, które były sadzone 3 miesiące temu jako goły korzeń, więc to jest to malutka roślinka, ale ja pamiętam w ubiegłym roku, po prostu zwaliły mnie na kolana twoje odmiany, które, szczególnie powiem o dwóch odmianach, które tutaj są ogólnie, dwie odmiany, które zobaczyłem w Arboretum Wojsławice. Zresztą filmiki na kanale z tymi odmianami właśnie z tamtego miejsca możecie zobaczyć. I widziałem tam takie dojrzałe krzewy Iwony i dojrzałe krzewy wspomnienia lata. I oprócz tego efektu świeżości, który mnie ujął, to bardzo spodobał mi się ogólny pokrój rośliny, nie? Tak jak lubię, czyli coś z pogranicza róż rabatowych i okrywowych, powiedzmy taka wysokość, taka szerokość, ładnie łukowato przewieszające się pędy, nie dające jakichś bardzo wysokich wystrzałów, ale też te pędy kwiatostanowe jak gdyby wystają troszeczkę ponad krzew. Wygląda to fenomenalnie. Pamiętam to wrażenie wtedy, jakie to na mnie zrobiło. Nawet wiem, że od razu wysłałem ci chyba SMS-a, że widzę twoje odmiany i ty byłeś wtedy w Baden-Baden. I jak byłem mocno pod wrażeniem. Robię teraz dużo krzyżówek pomiędzy różami tak zwanymi paniculata, czyli właśnie tymi mieszańcami multiflora, a różami rabatowymi, gdzie te różnice pomiędzy tą jedną a drugą grupą zacierają się. Ciężko nazwać. I takim przykładem teraz takiej róży jest Pegasus, który wytwarza grona. Kwiaty ma już troszeczkę powiększone od multiflory, bo ma tak około 4 cm. Ale cały czas biała róża. Cały czas biała róża, tak. Otwiera się w takich klaserach już. Czyli klaseruje się już. Już nie jest taką typową paniculatą, czyli nie tworzy takiego grona i wyłącznie. W ogóle różnice... A powiedz mi Pegasus. Powiedziałeś Pegasus. Jak z zapachem? O! Na pewno czuć wyraźnie kwiat lipy. Pachnącej lipy i nieco piżma w tym wszystkim. A ogólnie co sądzisz o zapachu wśród róż i hodowli na nakierowanej, która celuje w róże pachnące?
Jak Grzesiek wiesz, róże nie pachną tylko różami, tak? Oczywiście zapach róży jest bardzo odprężający i antydepresyjny, ale oczywiście zgaduję, że to jest około 20% róż, które ma rzeczywiście ten zapach róży w sobie. Ale mamy wszelkiego rodzaju nuty, które podzieliłem na takie nutę zieloną, w której występuje bardzo często skoszona trawa, albo właśnie jakaś mokra łąka, często też liść bluszczu, dodałem do niej też kwiatką wali, bo on się wyróżnia, czy świeża bryza, i to jest nuta zielona. Ale mamy też nutę kwiatową, gdzie występują specyficzne jakieś kwiaty, które znamy, jak na przykład frezja, ale też zapach kwiaciarniany. Jak wchodzi się do kwiaciarni, te wszystkie pomieszane zapachy tworzą taki wyjątkowy zapach, który można nazwać zapachem kwiaciarnianym. Z tego, co mówisz, to przychodzi mi do głowy, że my trochę, mówię o takich amatorach, którzy oceniają jakąś odmianę, pachnie, nie pachnie, nie? Że my do tego podchodzimy trochę jak barbarzyńcy, że określamy tylko bardzo prostacko jedną cechę, a z tego, co mówisz, można się tam dopatrzyć tak wiele szczegółów, wiele nut, i wydaje mi się, że przed nami jest jeszcze długa droga do tego, żeby bardziej rozkminić ten temat, żeby go poznać głębiej i żeby się zacząć bawić tym wszystkim. Pamiętam, że wspominałeś, że ty już jakieś kroki poczyniłeś do tego, żeby jak gdyby poprowadzić wiele osób w tej przygodzie odkrywania zapachów róż. Tak mi się wydaje, w Towarzystwie Różanym przede wszystkim powstała sekcja nosy. Mamy świetną zabawę, spotykamy się 2-3 razy do roku i określamy te zapachy. Oczywiście wybieramy, żeby była jasność, róże pachną z różną siłą, tak? Niektóre nie pachną, ale ten zapach jest oceniany w skali od 0 do 10, tak? Mhm. I to jest po prostu jak gdyby siła zapachu. Jeżeli ten zapach jest powyżej 5 i przedstawia jakieś ciekawe nuty, to już warto nad nim się pokłonić. I jeżeli ktoś na przykład nie czuje jakiegoś zapachu, to też nie znaczy się, że ma słabsze powonienie. Mhm. To może być składowa aldehydów, które dają te zapachy, tych odorantów, które się unoszą, które nasze nosy czują, w różach jest nawet 250. Dla przykładu w bananie mamy ich 500, tak? Ale banan jest bardzo, bardzo aromatyczny. W kawie 800. Chociaż żeby zrobić sztuczną kawę, wystarczy ich 10. Ale do czego zmierzam? 250 różnego rodzaju składowych plus nasze nosy, to co one odczytują, to już jest bardzo skomplikowane. A wszystko łączy się jednym nerwem z mózgiem, który potem mamy przedstawić to werbalnie. I tu rodzi się problem, bo zapachy są niewerbalne. To jest bardzo kognitywne, stare coś, co mówi nam ok. Uciekaj, albo będzie smacznie i zostań i próbuj. I tak właściwie to mamy dwa odczucia. Przyjemnie, nieprzyjemnie. Tak jest i kropka. Ewentualnie obojętne. Także w ogóle jeżeli chodzi o zapachy, a w zapachach róż spotkamy też dużo przypraw, przypraw egzotycznych. Mamy owoce. Jedna z róż, którą nazwałem pachnidło. wiem, o której mówisz. Pachnie bardzo wyraźnie litchi. Zapamiętajcie tą nazwę. Bardzo, bardzo silny zapach. Bardzo. I w ogóle też taki upajający. Dla niektórych te zapachy działają po prostu też tak bardzo odprężająco. Widać, jak damy silnie pachnącą jakąś różę o złożonym zapachu dzieciakowi, który ma powiedzmy sobie 5-7 lat i on powącha tą różę, to nagle widać zmianę na twarzy, uśmiech i za chwilę mogę się założyć, będzie biegło do rodziców i mówić, musisz to powąchać. Dlatego, że czymś tak ważnym, czymś tak pięknym, nie sposób się nie podzielić. To jest ważne. To jest ważne. Zapach u róż jest bardzo ważny. Czyli obudźmy w sobie dzieci. Tak. Obudźmy w sobie dzieci. Łukasz, jesteśmy tutaj w żywym katalogu róż, który powstał po to, żeby testować te odmiany, które trafiają do naszych klientów, żeby mogli sobie wyrobić opinię o poszczególnych odmianach, dopasować daną odmianę do swoich pomysłów w głowie, które mają. Wszystko jest po to, żeby tych rozczarowań było jak najmniej, a żeby zadowolenia było jak najwięcej. W tym momencie, w tych kilkuset tutaj odmianach, są tylko dwie twoje odmiany. Te, które mnie się bardzo spodobały, do których się przekonałem, czyli tak jak mówisz, Iwona i wspomnienie lata.
czy uważasz, że powinno znaleźć się tutaj więcej Twoich odmian? I dajcie wy znać, co wy o tym myślicie, czy chcielibyście, żeby tu na tych testowych poletkach żywego katalogu róż można było na żywo zobaczyć więcej odmian Łukasza. Co ty o tym myślisz? Ze względu na to, jak fantastycznie sklaserowałeś to i dobór tych róż, które już znasz, to są rzeczywiście najsilniejsze, najpiękniejsze, najzdrowsze odmiany. Tak, chciałbym, żeby tu się znalazły zaraz koło nich moje róże, żeby pokazały, co potrafią tak naprawdę. Bo znakomite miejsce do sprawdzianu. Zabieramy się do roboty. Wczoraj, jeszcze powiem jedną rzecz. W szkółce naszej jest bardzo, bardzo wiele nowych efektów krzyżowania Łukasza, tak naprawdę nowych. No, one są nowe u nas, ale te krzyżówki były w różnym okresie. Parę lat temu, niedawno, to jest przedział czasowy duży. Cały czas one są poddawane testom, poddawane obserwacjom. My wczoraj, jak chodziliśmy i oglądaliśmy tych wiele, wiele, wiele krzyżówek, wybraliśmy 20 róż, którym dajemy szansę i przechodzą jak gdyby do następnego etapu obserwacji. Ciekawi mnie tak naprawdę po ilu latach i ile na końcu ostanie się z tych 20, które przerzucamy do dalszego etapu, ile z tego powstanie tak naprawdę gotowych odmian, które trafią na rynek. Oby zostały najlepsze, ale co ciekawe, mamy zupełnie inne oko. Tak, ale jest jedna wspólna rzecz i zawsze mnie to przerażało, więc jak sobie myślałem o pracy hodowcy, to te wszystkie technikalia związane nawet z samym projektowaniem procesu hodowlanego, to wydawało mi się, że to by mi sprawiało przyjemność, dlatego że okej, tu widzę coś, jakiś potencjał w danej odmianie, widzę potencjał w danej odmianie, interesuje mnie, co powstanie, jeżeli to te geny pomieszamy. Wiadomo, że do tego dochodzą jeszcze jakieś doświadczenia odnośnie, który będzie matką, który będzie ojcem i trzeba, ale to jeszcze by mi sprawiało, jak sobie tak o tym myślałem, że to by było dla mnie fajne, nie? Sam proces później pozyskiwania pyłku, zapylania i tak dalej, potem pozyskiwania nasion, wysiewania, wszystko fajnie. Ale jak już w swojej głowie dochodziłem do etapu selekcja, to po prostu mnie to rozkładało, przerażało. Ja po prostu wiem, jeżeli miałem już gotowe odmiany u siebie w szkółce, których zastanawiałem się, czy im dać szansę, czy im nie dać szansę, czy warte są tego, żeby je ciągnąć dalej, czy trzeba je skasować. To wiem, jak ciężko mi taka decyzja przychodziła. I obawiałem się tego, że jak wczoraj żeśmy weszli w to pole i mieliśmy wybrać, założyliśmy sobie, że wybieramy 20, to wydawało mi się, że to jest prawie, że nie do zrobienia. I miałem wątpliwości i nawet te markery, którymi żeśmy znaczyli, kilkakrotnie przestawiałem, dlatego żeby podjąć właściwą decyzję. Jak to u Ciebie wygląda, to podejmowanie decyzji, że coś odrzucamy? Nie biorę jeńców. Nie biorę jeńców. Czyli z twardym sercem? Twardym sercem 90% w pierwszym roku idzie po prostu... No, out. Tak, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, Grzesiek. I w następnych latach jest to samo. I potem zostają jeszcze lepsze, ale, ja ale co zrobić? Kiedyś było tak, że upychałem po znajomych. Te tak zwane nie wiadomo, co z nimi zrobić. Może coś będzie. Może coś będzie, a teraz już nie ma szans, po prostu jest tego za dużo. No więc żegnam się. Liczę się też z tym, że mogę popełniać błędy, mogę wyrzucać dobre odmiany. Bo żebyście zrozumieli skalę tego problemu odnośnie selekcji, to powiedz tak przeciętnie, ile siewek każdej wiosny pojawia się, nad którymi trzeba zacząć pracę? No to jest w granicach 70 tysięcy do 120 tysięcy. 70 do 120 tysięcy roślin, każda jest inna? Każda jest inna. Każda jest inna. To nie są, że to są serie, tylko każda jest inna. Czyli 70 tysięcy dzieciaczków, tak, z tak. których trzeba wybrać te, tak. które rokują najlepiej. Tak, tak, tak. No i mamy pewne cechy, na przykład czymś się kieruje. No ale powiedzmy sobie, że chcemy mieć fajną plamę, tak? Fajną plamę, zdrowe liście, super powtarzającą, pełną wigoru. Jak to sprawdzić? Kwiat nie determinuje pierwszej selekcji. Trzeba zachować dużo z nich, te, które pokazują siłę pierwszego uderzenia. No to wtedy na pewno tak. Zdrowotność, siła pierwszego uderzenia, pokrój,
Powiem szczerze, takie drobne rzeczy zaczynają mnie interesować, jak pręciki się starzeją. Bo jak na białej odmianie na przykład pręcik szybko staje się czarny, on psuje ją całkowicie. To nawet jeszcze kwiat jest świeży, tak? Ale on już zaczyna brązowieć. Dostaje na białym kwiecie to fatalnie wygląda i choćby nie wiem, jaka była znakomita, no to już tej cechy się nie zmieni. Out. I tak dalej, i tak dalej. Drobne rzeczy. Ale teraz jeszcze jedna rzecz. Jeżeli co roku pojawia nam się, dajmy nawet te 70 tysięcy siewek co roku, z czego od strzała odpada 90%, to i tak zostaje kilkaset siewek, które trzeba obserwować dalej, nie? Nawet z tych kilkuset, jeżeli zostaje nam kilkadziesiąt do obserwacji na następne rogi, na następny, to cały czas dochodzą kolejne. Każdego roku, każdej wiosny dochodzą kolejne. I zaczyna być taki moment, że masz kilkaset już wstępnie wyselekcjonowanych krosów, tak, z których tak naprawdę wyjdzie kilkanaście, nie? No w tej chwili robię tak zwane podtrzymania. To znaczy się, jeżeli czegoś nie jestem pewien, to podtrzymuję. Tak czasami trwa to parę lat. Była taka teraz jedna roślina, która też była takim mieszańcem multiflora. Chciałem, żeby miała fiolety w sobie. W ogóle robiłem masę krosów w tą stronę. Nic mi nie wychodziło. O, wyszło mi między innymi wspomnienie lata. Jakieś tam inne miałem siewki, które nie skomercjalizowałem, ale które lepiej się zachowywały jako rodzic niż wspomnienie lata. Je tak trzymałem i w końcu pewnego roku mówię, a zrobię otwarte zapylenie. Czyli po prostu, skoro robiłem na te fiolety, no to zbiorę te nasiona zwyczajnie i wysieję, może coś się stanie. Bach, wyszło. Jest ten fiolet, ma tą panikulatę, którą chciałem, ale jakoś tak do końca nie byłem do niej przekonany i tak ją podtrzymywałem przez 7 lat i w końcu się zdecydowałem, tak, okej, możesz wejść. Nie było to proste wcale, to nie było proste, też potrzebowałem innych oczu, ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj i z Polski, i z zagranicy, zaczęli zwracać na nią uwagę, a ja już tak trochę zmęczony nią byłem, mówię, a już może starczy, no nie. Czyli te decyzje czasami nie są oczywiste, trwają w czasie, to jest proces też myślowy. To, co mówisz, to jeszcze mi się przypomniała jedna sytuacja. Czasem jest tak, że są odmiany jakieś, które no niespecjalnie tak na pierwszy rzut oka nam się pojawiają i gdzieś powiedzmy sobie tam sadzimy je w jakichś takich miejscach mało eksponowanych i zapominamy o nich, nie? I to jest moim zdaniem najlepszy sposób na prawdziwą selekcję. Zapominamy i po czym przechodzimy tam raz w miesiącu i zwracamy lub nie zwracamy uwagi na coś, co jest ładne lub nie jest ładne, nie? I tak się dzieje jednego roku, drugiego roku, trzeciego roku i na przykład się okazuje, że każdego roku przyciąga mój wzrok jakiś jeden krzew, który ja kiedyś tam w ogóle pominąłem, nie? Ale jednego roku jest piękny, drugiego roku jest piękny, rozrasta się, zimy mu nie przeszkadzają i to jest ta naturalna selekcja, gdzie potem wow, dlaczego ja na to nie zwróciłem uwagi wcześniej, nie? No niektóre rzeczy, tak jak człowiek, potrzebują trochę czasu, tak, żeby się umocnić, żeby pokazać, co potrafią. Przykładem też wcale niełatwej selekcji jest słynna Eden, którą Muszet prezentował Mejandą. Musiał zaprezentować rokrocznie 27 odmian. I prezentując w jednym roku, nie mógł ich przerzucić do następnego, bo zostały odrzucone. I przy Eden się złamał. Było to strasznie mokre lato. Ona po prostu posklejała płatki i wyglądała fatalnie. Czyli została odrzucona w pierwszej prezentacji. Tak, a w drugiej prezentacji, mimo tego, że nie takie były reguły, przedstawił ją i proszę bardzo. Jedna z najciekawszych, najlepiej sprzedających się róż na świecie, Eden. Czy selekcja nie jest prosta? Najtrudniejsza z całej hodowli to jest ta selekcja. No właśnie, tak, no właśnie. Słuchajcie, to był pierwszy odcinek z Łukaszem. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich rozmów o hodowli albo prezentacji, osobistej prezentacji jego odmian, które mam nadzieję w większej ilości pojawią się tutaj. A teraz jeszcze co będziesz robił? Idziesz do szkółki? Idzie robić selekcję. Mimo tego, że pogoda jest taka, jaka jest. Przez północy lało, jest bardzo, bardzo mokro. Może weźmiemy was tam na chwilę, żeby pokazać, jak niewdzięczna jest też praca hodowcy i z jakimi warunkami musi sobie radzić. Naturalnie wybiera. Bierzemy się do roboty. No dobrze, to chodźmy na pole.